Siemaneczko, z tej strony Neresia i witam was w kolejnym odcinku z Don't Starve, czyli w niedzielnych obiadkach u babci. Mam nadzieję, że oglądacie je faktycznie wtedy, kiedy wychodzą w niedzielę podczas obiadku u babci, bo to myślę, że jest fajna inicjatywa. Świat jak zwykle się zapisuje, jak tylko zaczynam odcinek, no bo po co inaczej. A my możemy, co my możemy? My możemy zobaczyć, czy będziemy mogli sobie suszyć mięso. Możemy sobie suszyć mięso, słuchajcie. Możemy sobie zrobić dwie takie suszarki. Po co już tłumaczę? To są suszarki, które... Chwila, czy ja potrzebuję... Tak, trzy. To są suszarki, które pozwolą nam suszyć mięso, a takie wysuszone mięso jest świetną sprawą do odradzania naszej poczytalności, więc myślę, że warto sobie coś takiego przygotować. Już na dobry początek odcinka sobie zmontujemy coś wartościowego. Mamy dostęp po prostu niewyczerpywalny praktycznie do królików. Czekajcie, ja sobie muszę to zniszczyć. Co ja tu... Nie rób mi tak! No co ty mi, Wilson? Nie tu, nie tu. No dobra. Nie mamy innego wyjścia, mamy suszarkę w takim miejscu. Wilson, jak widać, ma własny rozum i postanowił podejmować samodzielnie swoje decyzje. Okej, nie chcę, żebyśmy mu pomagali. Czekajcie, to drzewo mi tu bardzo przeszkadza. Ja chcę się go pozbyć bardzo. Wiem, że nic z niego nie uzyskam w tej chwili, ale moim zdaniem takie rozwiązanie jest o wiele lepsze niż męczyć się niepotrzebnie. I to sobie możemy zrobić jeszcze jedną pułapkę. Może w tej sekundzie nie będzie nam potrzebna, ale na pewno sobie zgromadzimy trochę królików na zimę, która będzie się już zbliżać wielkimi krokami. Okej, no szybko to się dzieje. Bardzo szybko się łapią te króliki, przyznam szczerze. Ja zapomniałam, jak to jest grać na podstawowej wersji. Ostatnio cały czas męczę te DLC. Myślę, że wszyscy męczą trochę te DLC. Nikt nie gra już tak bardzo na podstawowych wersjach. Wiadomo, urozmaicenia są fajne, urozmaicenia są dobre, ale warto też wrócić czasem do korzeni i zobaczyć, czego możemy... co możemy wycisnąć z takiej zwykłej rozgrywki, która przecież też jest niesamowicie przyjemna i klimatyczna. Dobra, koniec ględzenia. Idziemy, idziemy, idziemy. Chowamy sobie króliki. Dobra, no już mamy trochę tych królików, powiem szczerze. Czy ja potrzebuję? Ja bym potrzebowała kolejnej skrzynki. To jest po prostu niemożliwe. O, chwila. Bo jedzenie nam się po prostu przestaje mieścić gdziekolwiek. Aha, ja jestem głodna taka bardzo, bardzo. Nie, to wiecie co? To ja sobie z tego zrobię po prostu kolejne jedzonka. A tu sobie... Tu jeszcze coś mam. Dobra. To sobie zbierzemy. To sobie zbierzemy. I tu sobie coś ugotujemy. Upichcimy sobie takie coś. Zamiast tego wrzucimy sobie grzyba, bo grzyb się psuje. Dlaczego ścina? Nie ścinaj się. Nie rób tak. I wrzucimy sobie takie coś. I teraz ten grzyb, który nam się psuje, możemy... Ten grzyb. Te grzyby, które się tak psują, możemy sobie odłożyć. Drewienko sobie przeorganizujemy tu. To sobie przeorganizujemy tu. I nasionko, bo widzę, że tam znowu coś wyrosło. Albo wiecie co, zostawimy to. I zobaczymy, czy to się psuje, bo faktycznie to jedzenie, mam wrażenie, że się nie zepsuło, od kiedy żeśmy je tam skonstruowali. Ale zobaczymy, no zobaczymy. Ciężko jest mi oceniać. Jeżeli tak faktycznie będzie, no to jesteśmy uratowani. Ja sobie szybko jeszcze skoczę. Tutaj blisko są bawoły. I zobaczę, czy mamy jakąś kupę na wierzchu, bo ja bym sobie nawiozła te jagódki. I tu Janusz spaceruje. Cześć, Janusz. Bo jak nawieziemy te jagódki, to będziemy zdecydowanie bardziej ustawieni, bo one będą chociaż rosły. A w tej chwili one po prostu egzystują. Mam nadzieję, że nie macie jakiegoś okresu godowego czy coś. Nie, bo już byście mnie biły. Czasami to się tak trzeba przy nich czaić, że to jest aż niewyobrażalne. Co, jakoś mało kupy macie.
Ja się normalnie będę z wami gniewać. Kupuj mi tu. Dawaj mi kupę. To zostały tylko dwa. Czy coś im się stało? Czy się stado rozeszło? Nie rozumiem. Powiem wam, że no całkiem byśmy się nieźle ustawili w tej chwili na tym świecie. Bałam się, że ten spawn nie będzie zbyt korzystny, ale widzę, że absolutnie to było bezpodstawne. W tej chwili wszystko mamy właściwie pod ręką. Właściwie mamy dużo więcej osiągnięć, niż bym się spodziewała na tym etapie. Ale co jest też dosyć niepokojące, ja nie widzę w ogóle wilków tutaj. Jeszcze nic, żaden do mnie nie przyszedł. Nie wiem dlaczego, nie ruszałam nic przecież w ustawieniach świata, sami żeście widzieli. Dobra, jagódki najpierw, bo jagódki, jagódki. No, hop, 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 dzięki. Tu nam się suszy mięsko. Startujemy z kopyta normalnie. Z kopyta. O, tu jakiś nadziewany ten... A chwila, 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 ciemność. Ciemność, ciemność. Ej! No weź tak nie rób. Przeżyłam chwilowy normalnie atak paniki. Że zginę. Nie mogłam trafić w ognisko. Teraz to sobie zapewnię. Wow, to było... To było niepokojące. To była chwila wątpliwości dzisiejsza. Całe szczęście udało nam się z tego wybrnąć, ale wiecie co, to by był chyba największy fail świata, jakbym zginęła dzisiaj. Normalnie bym się nie podniosła po tej porażce. No. Aż mnie przytkało, okej. Dobra, co my możemy teraz w tej chwili zrobić? Oczywiście w ognisku się hajca teraz na maksa. Tak, tu mamy pająki. Te pająki mnie nie ustawiają w tej chwili. Tu mamy wormhola, którym żeśmy teleportowali się prosto od nas. Dobra. Czy idziemy do wormhola? Nie. Nie, nie, nie. Ja bym jeszcze nie ryzykowała. Nie ma takiej potrzeby zresztą. Ale jakbyśmy pozbierali sobie jeszcze trawę, to może udałoby nam się zrobić jakieś... Czy w ogóle jest warto robić ogrodzenia z trawy? Ja bym porobiła kamienne. No to co? Lecimy na kamienie. Po drodze pozbieramy surowce, po drodze mamy jedzenie. I po drodze ja sobie wykopię krzaczki jagód, bo zawsze lepiej je mieć koło domu. To sobie trawę też sobie będę wykopywać teraz. Ło, to była chwila grozy, powiem wam. To było niepokojące. Czy te krzaczki potrzebujemy? W tej chwili chyba już nie. Dobra, lecimy z tymi kamieniami. Czekajcie, bo ja potrzebuję jeszcze kilofa do tego, bo ja... Nie zapisuj się, jak ja mówię. Tu jakaś mgła brzydka jest. Jak się okaże, że tam jest cmentarz, to będzie śmiesznie. Nie żeby jak w jakimś stopniu nam to zagrażało, no ale... Wiecie. Powoli myślę, że możemy zacząć dbać o ogrodzenie naszej bazy. I podzielimy ją sobie na kilka sektorów. Zrobimy kilka jakby pomieszczeń. Zrobimy osobny sektor na farmy, osobny sektor na... te wszystkie patyki, trawy, osobny sektor na drzewa też na pewno się przyda, żeby w razie czego ogień się nie przenosił, oczywiście, nie żebym mówiła, że coś się ma stać, ale w razie jakby się coś miało stać, to żeby chociaż część naszych zasobów była bezpieczna, żeby jakoś to zabezpieczyć w taki sposób, żeby nie musieć się później martwić, wiecie o co chodzi. Ja się tu spodziewam kamieni, a tu tylko takie ciapajki są. A ciapajki mnie nie interesują. Jest cmentarz. Ja się chciałam wykopać. A teraz będziemy kopać groby. To nam się przyda. Oby nie było ducha. Okej, jest niebieski. Dobra, no więcej i tak nie wykopiemy z tego, co widzę. Świetnie się składa.
No cóż, tośmy się nakopali, ale idźmy. Tam jakieś złoto leży, ja sobie to złoto zbiorę. Po lewej, po lewej. Ja sobie jeszcze przyjdę rozkopać te groby, nie powiem, że nie. Ale na dzisiaj już chyba wystarczy emocji, Wilson musi się trochę ogarnąć. Bo dla Wilsona to musi być horror, zasadniczo. Współczuję mu, ale nie grał w amnezję. Dobra. No to trochę żeśmy się dzisiaj wzbogacili normalnie, staliśmy się... Bling bling, teraz mamy takie bling bling, że... Janusz nie siada. No, Janusz nie siada, Janusz sobie spaceruje cały czas. Dobra. Trochę trawy jeszcze pozbieramy po drodze. Te jagódki, czy wykopać? Nie, nie będę na razie wykopywać. Zostawię je sobie. Czy już nam się jakieś mięso ususzyło? Bo ja już bym chciała trochę sobie podnieść tej psychiki. Tak szczerze. Trochę jest to dla mnie niepokojące. O, ususzyło się, ususzyło. Dobra, dajesz. Dziękuję bardzo. A ja ci dam następne do suszenia. Dobra, to jest sukces. Teraz tak, chwilowy porządek w skrzynkach. Chwilowy porządek niestety jest niemożliwy, bo potrzebujemy kolejnej skrzynki, inaczej porządek nie ma sensu. O, dobra. Ale okej, ogarniemy się. Mamy kryształy, mamy... no, jesteśmy bogaci. Gdzie mam złoto? To się już zaraz popsuje, to ja sobie to wezmę do ekwipunku, może uda nam się nawieźć... nawieźć naszą trawę. Przydałoby się w każdym razie. Przydałoby się, przydało. Co my tu jeszcze mamy? Tu. I tu mamy jedzenie, dobra. To sobie zbiorę, to sobie przełożę tutaj. Dzięki. Tu sobie będę robić jedzonko. Jeszcze pogotujemy, pobawimy się w kucharzy dzisiaj. Zbieraj z tej farmy też, ona... Aha, ona jeszcze nie jest do zebrania. Chciałam powiedzieć, ona taka biedna, niekochana. No ale... Nie będziemy się narzucać z naszą miłością. Jak się ogarnie, to może i będzie kochana. Dobra, ja jeszcze coś jestem w stanie zrobić z tego grzyba tak długo, jak jeszcze się nie zepsuje. Więc wezmę sobie dwa króliki. Ognisko wygasło, no bo po co na noc mieć ognisko? I dobra. To jeszcze nam się uda. I to jeszcze nam się uda. Także okej, okay, poszło całkiem nieźle. Jakieś nasionko? Zbieramy więcej królików. No, idealnie to by było mieć tak ze 2, 3, 4 skrzynki na zimę. Takich królików. Nie psujków. Póki są żywe, to w sumie ma to sens, że można je trzymać w skrzynce, nie? Normalnie królika też się trzyma w klatce i on żyje. Tylko trzeba go karmić, a te nie. One są normalnie samowystarczalne. Same się karmią, same się wynoszą, w sensie czyszczą się same. Samowystarczalne króliki. Dobra gra. Dobra, królik, 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 królik. I teraz tak, to nie, bo to nie jest królik. To jak zwykle chcę zamykać skrzynkę nie tym, co trzeba. Ja dalej nie chcę wywoływać tych wilków, ale ja dalej ich nie widzę, nie? Ale może jednak nie jest ze mną, nie tak. Może to z nimi. Okej, to sobie jeszcze zrobię z tym i z tym. Kiedy ja tego królika zydźgałam? Niedobrze ze mną, jak nie pamiętam, kiedy zabijam króliki. Okej, i mamy wilki. Świetnie się składa. Akurat o nich mówiłam. To ja sobie to pochowam. To i to. Czemu one były osobno? I wiecie co, ja wiem, że Janusz jest gdzieś na górze jeden, drugi jest gdzieś na dole. I ja bym chciała, żeby Janusze mi pomogły. Żeby Janusze mi pomogły w tej nierównej walce.
Ja się jeszcze najem, zanim one przyjdą. Te złe, niedobre. To sobie wezmę na szybkości stafa. Mam nadzieję, że nie przybiegną przed końcem nocy, bo chcę to rozegrać w następnym odcinku. Bo ta walka na pewno się przyciągnie. Okej, słyszę je. To ja się z wami pożegnam już teraz. Dzięki wielkie za uwagę. Czekajcie na następny odcinek, bo będzie ciekawie. Do zobaczenia następnym razem już za tydzień. Trzymajcie się i cześć!